Grono Państwa widzę jest bardzo szerokie, jest kworum, które pozwala nam, żeby to zebranie było prawomocne. Mamy tutaj liczną grupę gości, może Pan Przewodniczący przedstawić członków Rady Miejskiej naszej. Dobry wieczór Państwu, są z nami Panie Przewodniczący Rady, Pani Joanna Wasilewska. Dzień dobry. Pani Kasia Wodarska. Daniela Bilińska-Wołoczko i Państwa przedstawiciel w Radzie z tego okręgu, Pan Bartosz Radasowicz. Ja nazywam się Artur Ryszard, jestem przewodniczącym Rady. Miło Państwa pragnę powitać i życzę przyjemnych obrad i owoców. Proszę Państwa, przeczytam porządek zebrania. Punkt pierwszy, otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania. Punkt drugi, przedstawienie porządku zebrania. Punkt trzeci, przedstawienie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres kadencji. Punkt czwarty, zapoznanie ze statutem dotyczącym wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Punkt piąty, ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej. Punkt szósty, przeprowadzenie wyborów. W pierwszej kolejności będą to wybory Sołtysa, następnie będą wybory Rady Sołeckiej. I wyglądać będzie w ten sposób. Pierwsze będzie zgłoszenie kandydatów na sołtysa, powołanie komisji skrutacyjnej, komisja ustali wyniki głosowania, oczywiście po głosowaniu wcześniejszym przez Państwa, podjęcie uchwały w sprawie wyboru sołtysa, następnie będzie zgłoszenie kandydatów do Rady Sołeckiej, powołanie komisji skrutacyjnej, głosowanie, ustalenie wyników głosowania, podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Sołeckiej, punkt siódmy, są to sprawy różne i punkt ósmy, zamknięcie zebrania. Proszę Państwa, już chciałbym, żeby przebieg naszego zebrania wyglądał w sposób zorganizowany, więc ustalimy, że jeżeli zostanie powołana komisja skrutacyjna do wyboru sołtysa, to jeżeli te osoby, które będą w składzie komisji skrutacyjnej, nie będą kandydowały do Rady Sołeckiej, więc one przeprowadzą też wybory Rady Sołeckiej. I przejdziemy w takim razie do kolejnego punktu naszego posiedzenia, przedstawienie sprawozdania przez Panią Sołtys. Witam wszystkich i dziękuję za takie liczne przybycie. Co zostało wykonane, to chyba nie muszę się z tego bardzo spowiadać, bo widać, co zostało wykonane i w jakim stopniu to zostało wykonane. Może tylko powiem pokrótce. Od początku mojej kadencji, od 2011 roku, został wyczyszczony staw, który był tragiczny. Zostały nasadzenia wokół tego stawu. Zrobiony został chodnik. Została rozebrana stara obora, obora stodoła, z którą też bardzo długo walczyliśmy. Dużo nas to kosztowało i doprowadziliśmy na tym miejscu, doprowadziliśmy to do porządku i została postawiona wiata. I zostało sporządzone koło wiaty, uporządkowaliśmy to wszystko. Został zrobiony remont świetlicy, zrobiony został dach na świetlicy, gdzie tu już przeciekało nam, aż trzeba było miski podstawiać. Co prawda do dachu jest 50% wkładu Gondarczyk Violety. Tak, jako współwłaściciele. Bo to jest współwłaściciele. Oraz nieruchomości. Resztę z gospodarki komunalnej, ale staraliśmy się do tego remontu dachu staraliśmy się przez okres 3 lat. Bo nie mogliśmy wcześniej się doprosić i do załatwić tych spraw. Został zrobiony i zagrodzony, zrobiony i zakupiona zabawka. Został ogrodzony, doporządkowany plac zabaw. To została zakupiona zabawka z projektu, która kosztuje ponad 12 tysięcy. Było tutaj bardzo dużo problemów i bardzo dużo według z tego sprawa boiska. Zostałam na ten temat bardzo dużo pomówiona. Ja i Rada Sołecka, żeśmy bardzo dużo pieniędzy sprzeniewierzyli. Chociaż to boisko nas tak dużo kosztuje i zdrowia i pieniędzy, ale powiem tak, są zakupione bramki do piłki nożnej, są zakupione bramki, zestaw do siatkówki, jest zakupione piłkochwyty 4 metry i 6 metrów, które stoją już nawet postawione. Jest słupy do tych siatek. Zakupione było dużo ziemi. Też tą ziemię żeśmy zakupowali
z jednego roku, z jednego budżetu by się to nie dało rady. Przez kilka lat zgromadziliśmy, pomału doprowadziliśmy tyle. Fakt, że jeszcze brakuje nam tej ziemi na to boisko. Jeszcze stoi woda i jeszcze nam brakuje ziemi na to boisko, gdzie będzie jeszcze trzeba dokupić dużo tej ziemi. Plantowanie boiska nas kosztuje też bardzo dużo. Już teraz nie mam tej kartki, chociaż już mieszkańcy dokładnie wiedzą, ile, bo ja tą kartkę dawałam w obieg i było mówione. Co roku braliśmy udział w dożynkach gminnych. Wyjeżdżaliśmy na dożynki do Olsztynka, wojewódzkie, na dożynki powiatowe. Zresztą, co już więcej będę mówić, zresztą każdy mieszkaniec, który tutaj mieszka i widzi, jak było w naszej wsi, a jak jest w tej chwili w naszej wsi, myślę, że jest dużo zrobione. I nikt nie powie na pewno, że tu nie ma, że czegoś nie robiliśmy i że jest mało zrobione. A prawdę mówiąc, to jest nas grupka, dosłownie 12 osób, może 14, która bierze w tym udział i którym bardzo w tym chcę podziękować, którzy brali cały czas czynny udział w każdej jednej pracy. Nie trzeba było prosić, widzieli, że ja przyszłam coś koło stawu robić czy co, nie trzeba było nikogo prosić, przychodzili i pomagali w tym w tych pracach. Są takie osoby, których prosiłam, żeby przyszły pomóc, powiedziały, że nie mają czasu. Na piwo mieli czas. No relaks po pracy się należy, też można tak powiedzieć, tak, ale... Do wykonania jeszcze teraz, co nam pozostało, dokończyć w pierwszej kolejności, dokończyć to boisko, które już jest rozpoczęte i jeszcze już dużo może tam nie brakuje, żeby dużo włożyć pracy, bo wystarczy tylko dowieść dobrej ziemi, jest zakupiona trawa, tylko to posiać. Chcielibyśmy zrobić jakiś parking, bo przyjeżdżają samochody, tak jak w tej chwili, na jakieś zebranie, nie ma gdzie postawić samochodu, jest droga cała zajęta. Było zebranie w sprawie podziału budżetu, była młodzież, proponowałam młodzieży i w budżecie jest nawet przeznaczone są pieniądze, proponowałam, żebyśmy napisali wspólnie projekt na siłownię zewnętrzną. Wtedy byśmy dostali refundację dużą, a 20% byśmy mogli dołożyć tylko z naszego funduszu. Może powiem teraz tak, bardzo przykrą sprawę, bo chodzi mi o sprawę, tak jak pan burmistrz mówił to na sesji, że w naszej wiosce jest potrzebny mediator. Nieprawda, bo w ogóle wioskę to skłócił pan Mokański. Nie mieszkańcy między sobą się skłócili. Skłócił. Chwileczkę. Chyba wybieramy sołtysanie. Chwileczkę. Ja sprawozdanie zdaję. Ale za jest to. Ja sprawozdanie zdaję. Zaczniemy zadawać pytania. Skłócił pan Mokański, my robiliśmy przy stawie, czyściliśmy staw, ścieki nam schodziły do stawu. Dopiero w 17 roku, jak zablokowaliśmy wejście, tylko czyj pani to dopiero, dopiero... Gdzie do wody są na ścieki? Tak. Czyj pani program poczynęła? Sanepidu nie było. No ale dobrze, dajmy pani powiedzieć, potem będziemy się wymądrzać. Masz coś więcej do powiedzenia, to powiedz. Nie, niech pani powie. No to się nie wtrącaj, nie przerywaj proszę, dobrze? No byłem za to, żeby to skończył. Ja myślę, że jest... Kto skończył człowiek? Pani Baron. Wybierać trzeba sołtysa i nie zgotowywać, co było. To był pani program. I pani ten program ciągnie do tej pory. Chciałabym powiedzieć teraz tak, ile zostało wydanych pieniędzy od 2011 roku do 2018 roku. Fundusz sołecki był na 186 033 zł 93 groszy. Wydaliśmy 193 718 38 groszy. Tą różnicę dołożyliśmy z naszych pieniędzy zarobionych na dożynkach,
I to jest nasz dodatkowy wkład. Z tym, że do tego jeszcze dochodzi 1164,72 zł, gdzie dołożyliśmy, braliśmy pożyczkę i dołożyliśmy też z naszych pieniędzy, bo nieuznana nam została praca na placu zabaw do zabawki, do zakupu zabawki. Także dołożyliśmy do sporo naszych pieniędzy zarobionych. Do czego? Do wiaty, to już jest nasze. No wykonaliśmy przecież, to już dużo z naszych pieniędzy, bo tutaj nie ma dużo z tego. I to by było tyle. Proszę teraz co? Dziękuję bardzo pani sołtys. Myślę, że po dokonaniu czynności związanych z wyborami będzie jakaś dyskusja. Mogą chciałbym się tylko zapytać, czyj to był program? Czy to pani sołtys był program, czy to był program pani Baron Świętej Pamięci? To znaczy, o jaki program chodzi? O wybudowanie świetlicy i wybudowanie boiska. Kto zaczął boisko dzierżawić, kto zaczął boisko w ogóle pracować? Boisko już jest od dawien czasu, Pani sołtys, pani powiem, że... W tym względzie najpierw zaczęła ten program pani Baron Świętej Pamięci, nie pani sołtys. I pani tym programem jedzie. Wybudowa świetlicy tak samo była. Nie pani programem, tylko pani Baron Świętej Pamięci. Pani Baron, bo pan akurat siedzi tylko na gospodarce, nic więcej. Jeździ ciągnikiem, to nic powrotem niesprawnym w ogóle. Po drugie, nie pani sołtys zaczęła ten program, tylko pani Baron Świętej Pamięci. Zaczął pan. Dobrze, ale kto się przesiedź panią Baron, nie ma prowadzi ten program dalej. Kto robił? Dołożymy środki do boiska? Ani palca nie dołożymy. Kto pracował na tym boiskiem? Że woda teraz w chwili obecnej chodzi? Przejdźcie panowie wszyscy tutaj. Tyle pieniędzy wydane, ale poczeka pan chwileczkę. Przejdźmy teraz w chwili obecnej, zobaczmy jak jest odwodnienie zrobione. Jak odwodnienie na tym boisku. I trzymać się zgodnie z harmonogramem. Pan sekretarz prowadzi wybory. Teraz trzeba zgłosić kandydatów na sołtysów. Komisja skrutacyjna będzie pisać i wtedy będzie czas na dyskusję. Pan tutaj przekłamuje trochę, chwileczkę, bo to nie jest pani sołtys program, bo pani sołtys w chwili obecnej sam za nią głosowałem. Sam i większość mieszkańców. I w chwili obecnej ta pani sołtys przekłamuje. Pani sekretarz, czytam. Proszę państwa. Kontynuujmy nasze zebranie, a w trakcie, jak już pan przewodniczący powiedział, w trakcie prac komisji skrutacyjnej, przygotowanie kart do głosowania, będziemy mogli kontynuować naszą dyskusję. Nie, ale właśnie pani sołtys się wychwala wobec wszystkich tutaj głosujących i nikt nie wie prawdy, jaki jest. Jak było kiedyś tam plac zabaw do zrobienia. Proszę o ciszę, proszę. Proszę państwa, zaraz będzie chwila na dyskusję. Czyta pan nasz porządek. Proszę państwa, jesteśmy teraz w punkcie czwartym. Zapoznanie ze statutem dotyczącym wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej. Zapoznam państwa z fragmentami statutu, które mówią o wyborach sołtysa. Otóż zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i Rady Sołeckiej w związku z upływem kadencji, zarządza Rada, a zwołuje burmistrz w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Miejskiej następnej kadencji, określając miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego. Postanowienie burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego do wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej podaje sołtys do wiadomości mieszkańców co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców Sołeca uprawnionych do głosowania. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa, w drugiej kolejności członków Rady Sołeckiej. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest na zebraniu obecność co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania. W tej chwili mamy już 91 osób, wymagamy 20%, to jest 51 osób, więc wymagana frekwencja jest. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna wyłoniona spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osoby. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.
Do zadań komisji skrutacyjnej należy prowadzenie rejestru zgłoszonych kandydatów, przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników, sporządzenie protokołu o wynikach głosowania, które podpisują wszyscy członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania. Protokoły wraz z kartami do głosowania przekazuje się burmistrzowi wraz z dokumentami. Kandydatem na sołtysa lub członka Rady Sołeczki może być każdy mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej zostanie wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. Jeśli kilku kandydatów uzyska równą liczbę głosów, wybory należy powtórzyć. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej. I zasady głosowania ustala przewodniczący zebrania. Przed głosowaniem ja zasady Państwu wyraźnie powiem, jak należy głosować. I w tej chwili przejdziemy do kolejnego punktu, podjęcie pierwszej uchwały. Jest to uchwała mająca na celu ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej. I prosiłbym o zgłoszenie kandydatów. Najpierw, ile osób? Rada Sołecka może liczyć od 3 do 9 osób. Wystarczy trzech osób. Ja mam formalne tak. Po to, żeby było to, później, że czy to zebranie albo dwie teraz nie ma i wybory będą ważne. Pan powiedział, że 7 dni przed. Godzina była podana, godzina została zmieniona, a... Nie, no jak? Nie, godzina była inna. Nie. To samo. Na pewno to samo. Zawiadomienie to samo. Zostało... Nie. Aha, to samo było. Nie, na pewno było we właściwym czasie właściwa forma zawiadomienia. Także przejdźmy tutaj do ustalenia ilości członków Rady Sołeckiej. Słyszałem tutaj propozycję 3 osoby. Nie. Wystarczy na pewno. Mało? 9 osób. Bo każdy się będzie migać o dobrze, dobrze, proszę Państwa, dobrze. Była jedna propozycja 3 osoby. Jest propozycja 5 osób. Jest propozycja 9 osób. Opozycja i przeciwko, jak to pani sołtys mówi? Proszę Państwa, czy są jeszcze inne propozycje? Będziemy musieli ustalić tą liczbę. Proszę Państwa, więc w związku z tym będziemy głosować. Każdy z Państwa ma jeden głos. Jest 91 osób. Każdy z Państwa ma jeden głos, głosując na określoną liczbę. Jest to 3 osoby, 5 osób lub 9 osób. Ta osoba, ta ilość, która uzyska największą, no to będzie po prostu tylu będzie wybranych członków Rady Sołeckiej. I proszę Państwa, pytanie tylko jedno. Kto jest nietalentowany, to może głosować? Nie ma, to nie wiem skąd Pan ma wiedzę, że ktoś jest tu niezameldowany. Ale nie, jak to... Jeżeli ktoś nie jest mieszkańcem, stałym mieszkańcem, to nie może. Stały mieszkaniec to jest osoba zameldowana, to jest po pierwsze. Stałym mieszkańcem jest też osoba, która jest wpisana do rejestru wyborów. Chwileczkę. Kwota zameldowania, a wyrok Sądu Najwyższego, nie wiem którego, nie musi być zameldowany, a wystarczy, że jest mieszkańcem przez 15 lat i co wtedy? Proszę Pana, więc ja już mówię, nie każdy mieszkaniec, nie każdy... Możemy się odwołać, tak? Proszę Pana... Od tego, co Pan powiedział w chwili obecnej. Pozwoli Pan, że ja Panu wyjaśnię. Każdy mieszkaniec, jeżeli jest stałym mieszkańcem, może to w formie jasnej i czytelnej udowodnić, bo ma prawo wystąpić do burmistrza o wpisanie go... Albo do sądu. Nie do sądu, tylko do burmistrza, o wpisanie go do rejestru wyborców. Dobrze. I to jest, wydaje się, decyzję takiej osobie i jeżeli ta osoba nie chce być tu zameldowana, ale tu zamieszkuje, swój status podkreśla, udowadnia, że jest stałym mieszkańcem podczas to, że jest wpisany do rejestru wyborców i głosuje tutaj, w trakcie wyborów, czyli Państwo, każda ta osoba musi głosować błędnie.
Czy jeszcze jakieś są wątpliwości? Tak, to błędnie. Tak, to jest, która osoba głosowała błędnie na wyborach. Każda osoba umie, jeżeli nawet nie jest zameldowana, ale jest wpisana do rejestru wyborców, bo żeby być wpisanym do rejestru wyborców, trzeba udowodnić, że jest się stałym mieszkańcem. Przeprowadza się postępowanie, jeżeli jest to udowodnione, że osoba tu zamieszkuje, więc ta osoba staje wpisana do rejestru, jest to równoznaczne z tym, że jest to stały mieszkańcem. Każda osoba zameldowana z natury jest stałym mieszkańcem. W związku z tym przystępujemy do głosowania. I proszę Państwa, tak jak mówiłem, każdy z Państwa ma jeden głos. Nie wiem, ile osób jest poza drzwiami, bo tego tu, ale tutaj, tam jest część ludzi jest poza. Ja już nie wiem, jak tych Państwa policzyć, jakie oni oddadzą głos. Czyli ci, co nie są zameldowani, też mogą głosować, którzy zamieszkują w tej wsi, prawda? Mówię, ale ja bym podkreślam, jeżeli nie jest, musi być wpisany do rejestru wyborców, bo my możemy listę mieszkańców sprawdzimy w rejestrze wyborców. Dla nas było jest trochę przekłamanie wcześniej, bo wcześniej z Państwa z tej strony było tak, że musiał być zameldowany, tak? My tu nie możemy mieć, my nie możemy wynieść na zebranie listy mieszkańców. Są to dane, których nie powinno się wywozić poza teren urzędu, ale my listę możemy sprawdzić na miejscu, że wszystkie osoby, które są na tej liście, są wpisane do naszego rejestru wyborców. Po pierwsze, duża większa ilość osób by się zgłosiła na te wybory. Proszę pana, w tej chwili to nie ma najmniejszego znaczenia. Jest kworum, które nie, jest może duże, podejmować bardzo prawomocne decyzje. Bardzo duże, bo w chwili obecnej to jest tutaj w chwili obecnej 30-40%, tak? Procent. Wie pan. Proszę Państwa, ale oni stoją w korytarzu. No niech przejdą, tam jest miejsce. Proszę Państwa, proszę wejść, ci, którzy są w korytarzu, proszę wejść tutaj do tego pomieszczenia. Proszę bardzo, kto mieszka w Nowej Wsi Małej, może głosować. To nie będziemy liczyć, żeby on... Ta osoba nie będzie głosować. Się dalej. Sławek, przechodźcie tam dalej aż. Są jeszcze miejsca, można się gdzieś tutaj... Proszę wejść, bo nie jesteśmy w stanie policzyć głosów tych osób, które są na zewnątrz. Proszę. Gdybyśmy tam może się z tyłu zmieścili. Może spróbujcie gdzieś, bo będzie głosowanie, no trzeba tutaj być w lokalu. No to trzeba, żeby się na podwórku szukali. Nie, to wszyscy znamy. Chodźcie dalej jeszcze. Przechodźcie jeszcze dalej, Jola. Wszyscy muszą być w środku. Panowie, proszę, bo przejdź tam, bo to muszą być wszyscy na sali, musimy zamknąć drzwi. Panie Szpilzbe, chodź pan może z tej strony. Tam pan zaraz. Panie Szpilzbe, idzie pan z tej strony, tu przyjdzie koło się. Proszę panowie, przychodźcie, tam jest trochę miejsca. Panie, tutaj mamy miejsce. Panie Wojciech, prosimy. Proszę, no tam można przejść. Tu jeszcze są miejsca siedzące. Jest? Tu, tu się... Heniu, chodź tu proszę. Dobrze, rozumiem, że już w przedsionku nie ma nikogo. Proszę przymknąć drzwi, bo my tu nie zrobimy nic. Proszę, proszę, tam jeszcze. Tu jeszcze są wolne miejsca, czy to. Hej, no to! Albo zablokowałem swoją postulę. Tych warunkach tu jest marno. Trzeba zamknąć drzwi, proszę we. Naprawdę, nie róbmy tutaj. Jest nagrywana tutaj ta
cała sprawa i ludzie będą oglądać w mieście. Musimy jakoś, żeby to było systematyzowane. Proszę przymknąć drzwi. No to nie da rady, bo wszyscy wchodzą. To nie wejdą, nie jesteś w tym miejscu. Tu są się zobaczyć. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę, proszę, proszę wchodzić. Pana z kamerą tu prosimy bliżej. Tu pan stanie, chodź. Tam dobrze? Będę zasłuchał. Dobra. Panie sekretarzu, proszę prowadzić donośnym głosem, operować, bo my tutaj... Proszę bardzo, więcej ludzi. A jutro musi być międzyleczny, to nie możemy się ciągnąć. Proszę państwa, w takim razie, kontynuując, było zgłoszone propozycje, żeby Rada Słowecka liczyła 3 osoby, 5 osób i 9 osób. Każda z... Może już wystarczy tych propozycji, bo naprawdę jest tu już cała gama. Proszę państwa, jak już mówiłem, każdy z państwa ma jeden głos. Zaczniemy głosować po kolei. Będzie 3, 5, 9. I będziemy liczyli, ile głosów, ta propozycja, która uzyska najwięcej głosów, taka rada, taka będzie ilość członków Rady Słowackiej. Więc proszę państwa, kto z państwa jest za tym, żeby Rada Słowacka liczyła 3 osoby? Proszę o podniesienie ręki. Jeden jest, tak? Jeden. Jeden. Ja pomogę. Jeden, tak? Jeden. Bez radarzu, jedna osoba. Zapisałem. Kto z państwa... Kto z państwa jest za tym, żeby Rada Słowacka liczyła 5 osób? To pięć. Dobrze, to jest dobry, bardzo dobrze. Więc w takim razie jeszcze kto jest z państwa, żeby było 9, bo zapewne będzie mniej. 9 to za dużo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 osób. I kto się wstrzymał od głosu? Nie ma. Jeden jest. Pani się wstrzymała. Dobrze. Matematycznie gra. W związku z tym przystępujemy już do głosowania uchwały numer 1 na 2019 Zebrania Wiejskiego w Nowej Wsi Małej z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego Rady Sołeckiej w Nowej Wsi Małej. Na podstawie paragrafu 20 Statutu Sołectwa Nowa Wieś Mała Zebranie Wiejskie w Nowej Wsi Małej postanawia paragraf pierwszy. Ustalić skład Rady Sołeckiej w Nowej Wsi Małej w liczbie 5 osób. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Teraz przegłosujemy. Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. To już formalności musimy dokonać. Na pewno pozostałe podjęcia. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Jeden. Dziękuję jeden. Bardzo. Uchwała została podjęta. Rada Sołecka będzie liczyła 5 osób. Przechodzimy do kolejnego punktu, już do głosowania. I proszę państwa, teraz już będziemy, przyjmuję zgłoszenia kandydatów na sołtysa. I w momencie, gdy padnie zgłoszenie osoby, ja poproszę tą osobę, którą zgłoszono, o odpowiedź, czy wyraża zgodę, żeby kandydować na sołtysa. I będziemy po kolei wpisywać osoby, które zostały zgłoszone. Więc proszę państwa, w tej chwili proszę o spokój i zaczynamy. Proszę o zgłaszanie kandydatów na sołtysa sołectwa Nowa Wieś Mała. Kazimierz Jasiński. Dobrze. Czy pan Kazimierz Jasiński wyraża zgodę? A co ma za wyjście? Wiecznie, ale wyraża. Poprawił. Słucham, oczekuję dalszych kandydatów. Krystyna Łowczyk. Czy pani Krystyna Łowczyk wyraża zgodę? Tak. Proszę państwa, czy są jeszcze kandydaci? Jeszcze chwila. Nie ma, nie widzę, więc w związku z tym musimy przegłosować zamknięcie listy kandydatów. Odczytuję nazwiska kandydatów i przegłosujemy. Kandydatami na sołtysa sołectwa Nowa Wieś Mała są
pan Kazimierz Jasiński i pani Krystyna Włowczyk. Kto jest za zamknięciem listy z tymi nazwiskami? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Większość jest znaczna. W związku z tym przejdźmy teraz do kolejnego punktu. W związku z tym, że dosyć dużo jest mieszkańców, proponowałbym, żeby komisja skrutacyjna liczyła z 5 osób. I prosiłbym o zgłoszenie osób do, na członków komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna, my tutaj przekażemy karty. Na kartach trzeba będzie wpisać te nazwiska i następnie komisja przeprowadzi głosowanie, ustali protokół głosowania, dokonamy wyboru. Także proszę na ochotnika, kto chce być członkiem komisji skrutacyjnej. Pan się nazywa? Kiełpiński Ireneusz. Kiełpiński? Ireneusz. Pani sekretarz robiła, proszę. Ja mogę. Pani Żak. Nie. Proszę Państwa, jeszcze bym proponował jeszcze z jedną osobę, żeby to ułatwić. Małgorzata Stasiowska. Beata Stasiowska. Od razu będę. Dobrze. Dobrze. Jest 5 osób. Myślę, że 5 osób skutecznie przeprowadzi. Jest wpisane na liście. Mamy w tej chwili 97 osób. No to 90. Więc proszę Państwa, przegłosujemy skład komisji skrutacyjnej. Pan Kiełpiński Ireneusz, pani Żak Alicja. Szlachtowicz Małgorzata, pan Skupień Przemysław i pani Beata Stasiowska. Także kto z Państwa jest za tym, żeby to taki był skład komisji skrutacyjnej? Proszę o podniesienie ręki. Większościowo dziękuję. Zapraszam komisję tutaj. Komisja bierze się do pracy w tej chwili. Przerwa w obradach, ale możemy dyskutować na tematy, które wcześniej były poruszane. Bo teraz to potrwa gdzieś około 10 minut co najmniej, zanim komisja wypisze karty do głosowania. Proszę bardzo. Nie zamykam. Jak nie ma ochoty nikt na dyskusję, to przerwa do czasu. Poproszę, wznowimy obrady. Wznawiamy nasze zebranie. Komisja skrutacyjna przygotowała już karty do głosowania. Za chwilę karty zostaną rozdane. Na każdej karcie będą dwa nazwiska. Przy każdym nazwisku jest kratka. Żeby głos był ważny, należy postawić krzyżyk przy jednym nazwisku, w tej krateczce. Jeżeli nie postawi się żadnego krzyżyka, głos jest nieważny. Jeżeli dwa, też głos jest nieważny. Więc proszę robić to ostrożnie, nie śpiesząc się. Komisja poczeka, aż wszyscy zagłosują. Tutaj mamy do dyspozycji długopisy, gdzieś podejść, żeby można było zagłosować. Komisja też głosuje. Także komisja rozdaje karty do głosowania, także powtarzam. Jeden krzyżyk w krateczce przy nazwisku tej osoby, którą się uważa, że ma pozostać sołtysem. Także komisja, proszę rozdać karty. Każdej osobie po jednej karcie, proszę uważać. Bo
To się raz zobaczyło, to się nie da tego zobaczyć. Jeszcze raz komisja sprawdza, żeby właściwą ilość kart wydać. To powiemy mu, jak będzie wychodził jeszcze. Dobrze, proszę, komisja rozdaje karty. Też trzeba, to mu powiem. Także proszę w tłum wejść, rozdać karty. Proszę się o sobie nie zapomnieć. Też, żeby starczyło. Kto chce długopis? Tak, na zebraniu w Nowej Wsi obecnych było 98, głosowało 98, ważnych głosów było 98, nieważnych 0. Kandydaci na sołtysa wsi Nowa Wieś Mała otrzymali następujące ilości głosów. Pani Krystyna Łowczyk 52, Kazimierz Jasiński 46. Komisja skrutacyjna... Dziękuję. Proszę Państwa, chwileczkę jeszcze, to nie jest koniec. Trzeba podjąć uchwałę. Podjąć uchwałę, żeby było prawomocne. Uchwała numer 2 na 2019 Zebrania Wiejskiego w Nowej Wsi Małej z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa. Na podstawie paragrafu 27, 30 i 31 Statutu Sołectwa Nowa Wieś Mała Zebranie Wiejskie w Nowej Wsi Małej stwierdza, co następuje. Paragraf pierwszy. W wyniku głosowania tajnego sołtysem sołectwa Nowa Wieś Mała została wybrana pani Krystyna Łowczyk. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za podjęciem takiej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Gratuluję pani sołtys. Dziękuję bardzo. Świetlica nie będzie czynna. Proszę Państwa, przejdziemy. Chwileczkę, teraz poczekajcie, to na temat świetlicy jeszcze powiemy. Proszę Państwa, chwileczkę, jeszcze nie skończyliśmy. Najpierw skończymy wybory, a potem tak, rozpoczniemy, przejdziemy do punktów spraw różnych. W tej chwili na temat świetlicy wejdziemy, poczekaj. O zgłaszanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej. Jak Państwo podjęli decyzję, ma być Rada Sołecka składać się z 5 członków i proszę o zgłaszanie kandydatów. Pan Kazimierz Jasiński. Dlaczego? Jak na sołtysa chciał Pan być? A teraz nie chce Pan razem współpracować? Trzeba razem współpracować. No ma Pan prawo. Proszę Państwa, cicho. Na razie, czemu tu nie ma zgody? Czasnąć Grzegorz. Zgłoszenia nie miałem. No tam patrz. Teraz za Pan zgodę? Jest, Grzesiu. Jest. Jest. Andrzej Grabowski, czy teraz za Pan zgodę? Zbigniew Macu. To po nie Hołota, frajerze. Dobrze, za chwilę. Przemysław Skupień. Czy wyraża zgodę? Same chłopy. Przemek, tak. Dobrze, chwileczkę. Muszę zapisać wszystkich. To jeszcze ja się zgłaszam. Tak. Sławomir Nefos. Sławomir Nefos.
No bo to się ludzie zgłaszają, tak? Kto jeszcze się zgłasza lub ma, chce być zgłoszony? Zbigniew Macur. Zbigniew Macur. Macur. Dorady. Dorady. Dorady są łatwiej, Macur. Ile osób jest? Pięć. Macur. Jeszcze Robert. Robert. Macur. Robert. Nie. No jak nie? A właśnie już pięć. Macur. Czerwiński jeszcze. Dobrze, ale ja byłam pierwsza Macur. No dobrze, poczekajcie, niech będzie zapisane. Zbigniew. Macur. Poczekajcie, pierwsze było z Macur. Mamy Macura już pisanego. A już jednego macie, tak? No dobrze. Jedno macie Zbigniew Macur, tak? A tu jeszcze jest. Robert Macur. Robert Macur. Robert Macur. Jak chyba nie mogę. A to zmienimy. Proszę Państwa, w tej chwili mam 6 osób zgłoszonych. Czy są jeszcze? Rafał Dąbrowski. Rafał Dąbrowski. Macur tam żaduje? Tak? Nie mamy pięciu. Ma pan szczęście. No dobrze, dziękuję. Proszę Państwa, więc chwileczkę, proszę jeszcze chwilę spokoju, żebyśmy zakończyli wybory. Odczytuję nazwiska kandydatów zgłoszonych do Rady Sołeckiej. Tak mi przykro, że to, ale... Grzegorz Czasnoć, Andrzej Grabowski, Przemysław Skupień, Sławomir Neff, Zbigniew Macur i Robert Macuk. Tak. 6. Jest 5. Znaczy 6 kandydatów. Jest tu 6 kandydatów. Wybieramy 5. Kto z Państwa jest za zamknięciem listy z tymi kandydatami? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. W związku z tym, że Pan tutaj jest, Przemysław jest członkiem Komisji Skrutacyjnej, a chce kandydować, więc musimy wymienić. Prosiłbym, żeby ktoś się do Komisji Skrutacyjnej na ochotnika zgłosił zamiast za Pana Przemka. Mogę się zgłosić? Można. O, proszę bardzo. Zapraszam Panią. I w tej chwili znowu zarządzimy przerwę, bo komisja musi wypisać... Przemek, powiedz, żeby tam się częstowali. Powiedz, żeby tam się częstowali. Proszę Państwa. Proszę częstować, Sławek, Mary. Proszę bardzo. Proszę Państwa, może... Częstujcie się. Proszę bardzo, to dla Was się. Proszę Państwa, jeśli można... Częstujcie się tam. Żebyśmy może nie tracili czasu, przejdźmy do spraw różnych. Przejdźmy do spraw różnych. Już tutaj mam zgłoszenie, że głos chciałby zabrać Pan Mokański. Proszę Państwa, proszę zachować trochę spokoju. Komisja będzie pracowała. Państwo tutaj posłuchają, co Pan ma Mokański do powiedzenia. Dobry wieczór. Ja bym chciał po prostu, zostałem tu wywołany do odpowiedzi przez panią Sołtys i chciałbym zapytać, żeby pani Sołtys powtórzyła jeszcze raz to samo, co mówiła pod moim nazwiskiem, dlatego że po prostu mnie nie było w tym czasie i po prostu bym chciał usłyszeć jeszcze raz, żeby pani Sołtys po prostu powiedziała. Powiedziałam to, że mieszkańców nie skłóciłam ja, ani Rada Sołecka. Tylko skłócił pan Mokański. Co jeszcze pani Sołtys powiedziała? Kamery są, ja spróbuję sobie przejrzeć, obejrzeć i po prostu będę wiedział. Skłócone ścieki szły do stawu. Co to znaczy ścieki? Czyje ścieki szły do stawu? Do domu opieki. Do wody, proszę. A po czym pani poznawała te ścieki? Po tym poznawałam, że papier toaletowy szedł. Nie rozumiem pytania. Czy był papier toaletowy specjalnie produkowany dla mnie? Tak, specjalnie dla mnie, tak? Z napisem. A jaki napis był na tym papierze? Jaki był napis, panie Sołtys? Panie Mokański, dopóki nie zostało zrobione przejście od studzienki z tamtej strony do tej studzienki i nie zablokowany został przepust, to szły ścieki nam cały czas do stawu. Na czyją prośbę przepust został przebudowany? Na moją. Pani Sołtys. Na nasze pieniądze. Pani Sołtys, żeby...
a proszę mi powiedzieć, ile pani lat znęcała się nad nami? Dobrze. Ile pani lat się znęcała nad nami? Proszę powiedzieć, dlaczego pan nie wyraził zgody na kompanię? Proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Jeśli może pani... Proszę panią, padło bardzo poważne oskarżenie pod moim nazwiskiem. I ja tutaj pani nazwiska nie używam i na drugi raz bardzo proszę, żeby pani też nie używała mojego nazwiska. Tak publicznie. Nie wiem, czy pani wie, co to jest raz RODO. Nie wiem, czy pani wie. Pani Sołtys, wie pani, czy nie? Ja numeru dowodu pana nie podałam. Proszę panią, ile razy pani jakieś nasyłała na mnie komisję? Proszę powiedzieć. Raz. Nie, proszę panią, to jeszcze inaczej. Wiele miałem komisji, jak to się mówi, przeprowadzonych w moim budynku pod względem puszczania ścieków do stawu. Ale panie Stanisławie, teraz już nie warto, bo jest po wyborach, to też wiesz. Nie. Ale tu po prostu jest oskarżenie. Ja nie wiem, czy pani Sołtys wie, do czego służy w Nowej Wsi kanalizacja. Proszę mi tak, odpowiedzieć. Wiem, do czego służy do kanalizacja. Czego? I ścieki z domu się puszcza do kanalizacji, a nie puszcza się do stawu, proszę pana. Proszę panią, ja przedstawiałem wszelkie dokumenty, że kanalizację podłączali mi wodociągi. Wszystko robiła mi firma dobromiejska wodociągi. Jakie ja miałem możliwości wypuszczenia ścieków do stawu, skoro firma wodociągi, to powinna pani oskarżać firmę wodociągi, że źle podłączyli mi kanalizację. Panie Mokański, była pani burmistrz tutaj, byli przedstawiciele wodociągów. Co udowodnili? Wyraził pan zgodę na wykopanie tutaj wodociągi, powiedział, że będą kopać do przepustu. 5,60 od studzienki, która jest na tamtej drodze, było wejście od pana budynku do przepustu. I proszę się nie spierać, bo mamy kamerę. I jest to wszystko na kamerze. Pani Sołtys, jeśli ja mógłbym prosić, żeby pani była tu bardzo mocno opanowana i pani mówiła szczerze. Tak mówię szczerze, bo tak było. Dlaczego pan się nie wyraził zgody, nie wyznaczył daty? Do dnia dzisiejszego. Nie wyraził pan zgody, a powiedział pan przy pani burmistrz, przy Mikulskim, przy Szóstku. Powiedział pan, że wyraża pan zgodę na kopanie. Do dzisiaj nie ma zgody, nie było wyrażonej zgody. I proszę panią, bo ja po prostu wiem i wiedziałem, nie puszczałem takich ścieków. Przyszły ścieki tak samo, jak nie pobierał pan wody ze studni. To było to samo na takiej samej zasadzie. Powiedział pan, że nie pobiera pan wody ze studni. Odcięli wodę? Odcięli panu wodę. I udowodnione było, że szła woda do pana budynku. I proszę pani, nie mówić, pani że nie. Pani Sołtys, muszę pani jeszcze raz uświadomić. Pani tu mieszkańcem jest, nie wiem przez ile lat, ale bardzo długo. I pani powinna dobrze wiedzieć, że ta woda ze studni była podłączona jeszcze, jak się mówi, podczas budowy budynku sklepu i ta woda była legalna. Dlaczego pani teraz chce znowu powiedzieć, że jak wodę pobierają ze studni, że ona była nielegalnie pobierana? To znaczy się, ale jak już był budynek, nie pobierał pan wody? Czy pani wie, kto podłączył tą wodę ze studni do nas? Czy pani wie, kto podłączył tą wodę? Czy to podłączył ją Mokański ze studni do budynku? Podłączył pan Kiełpiński. A co pani to wie? Bo widziałam, byłam przy tym. A była pani przy tym? Tak, byłam przy tym. Jak wchodziłeś do studni, akurat byłam. Ja przepraszam, kto z mieszkańców by chciał się odnieść, jak był budowany budynek sklepu, skąd była czerpana woda w tamtych czasach? Pytam, skąd była czerpana woda? Wioski brało wody ze studni, nie miał pretensji. Ja sam pani Sołtys, czy pani wie, kto czerpał wodę podczas funkcjonowania sklepu ze studni? Pani Sołtys. Woda do domu opieki nie mogła być używana z tej strony. Proszę panią, ja nie pytam panią, od tego jest sanepid, a nie pani Sołtys. Od tego jest sanepid, pani Sołtys. Dobrze nas wszystkich oczerniłaś, nawet dzisiaj. Patrz, zobaczcie, jak wy nas oczerniłeś. Co tu podpisałeś? Nawet dzisiaj, nawet dzisiaj. Wszystkich odebilik nas wszystkich odbywałaś. Jeszcze raz teraz... koleżanek w ogóle. Proszę państwa, ja tylko bym, żeby nie przedłużać... Ty się widziałem kogo, że odbywała wszystkich odebilik. A ty się dziwisz później, że wszystkich koleżanek się odwrócił od moja jazda, ja tu kuźwa jestem gwiazda. Akurat ty się taka gwiazda, szczyci w siebie. Pan co? Pan burmistrz co swoją zrobił? Co powiedział? Tę karteczkę zgniecie. Zgniecie tako. Proszę państwa, ja bym jeszcze to może zakończył tak krótko, żeby nie przedłużać, bo tego tematu tutaj nie rozstrzygniemy. Pani Sołtys. Absolutnie.
Ja jeszcze bym chciał tylko uświadomić pani sołtys, że pani sołtys mieszka od zbiornika tego stawu i od mojego budynku, wymyślam odległość, może kilometr, może dłużej. Budynek stoi przy zbiorniku wodnym, wymyślam 10 metrów. Czy ja szkodziłem, dla pani sołtys, wpuszczając ścieku do stawu, czy ja bym po prostu robił szambo pod swoim budynkiem? Niestety, ale tak pan robił. Pani sołtys, no nie wiem, czy pani jeszcze raz... Którzy pracowaliśmy przy stawie i jak szły ścieki, co szło do tego stawu? Ale czyje tam było nazwisko? Mokański, czy pensjonariuszy nazwiska były, czy czyje? Gdyby to szło tak, jak żeście twierdzili... Ale z panem wódkę piły, a razem ma panu tak, jak żeście twierdzili bez przerwy, to od Czarniewicza, to od Tomaszewskiego, to od Czarniewicza, to od Tomaszewskiego. Pani sołtys, jest pani bardzo niegrzeczna. Ja, będąc dorosłym człowiekiem, nigdy bym się nie odważył, nigdy użyć czyjegokolwiek nazwiska, że ktokolwiek może wpuszczać ścieki. Ale tak, się z tym zgodzę. Nie pan powiedział to. Ale, no i to, to akurat nie pan powiedział. Tu pani, a tutaj sołtys. Było tak. Pani sołtys, ta sprawa naprawdę... Nie ma sensu. Pani sołtys, ale proszę być tutaj bardzo odpowiedzialnym człowiekiem. Naprawdę nie jest pani. Pani w tej chwili zmienia zdania. Pani mówi raz, wywołuje, że ja tutaj oczerniam ludzi, oczerniam sąsiadów, którzy wpuszczają. Mnie naprawdę ta sprawa nie interesuje. Kto wpuszcza gdzie? Z pozwem do sądu. I pójdziemy, ale pójdziemy, proszę pana. Pójdziemy. Nie powiedziałam, że pan oczernia ludzi, że ludzie puszczają ścieki, tylko ja powiedziałam, pani że od pana szły ścieki. Ja powiedziałam, że pan Czerniewicz wpuszcza. Panie Czerniewicz, nie wiem, gdzie pan to jest. Naprawdę tego nigdy nie, nie wypowiedziałem. Jeszcze bym tylko. Pani sołtys, jeśli jeszcze. Zakończamy temat ścieków. Możemy, pani sołtys, przejść do drugiego tematu? Pani sołtys, możemy. A teraz bym jeszcze zwrócił się do mieszkańców, proszę państwa. Chciałbym zapytać, w jaki sposób... Ja ci mogę to udostępnić. Wszystkich, pokażę dla wszystkich, publicznie. Pokaż. Telebim niech będzie wyświetlony. Dawaj telebim. Z czyjego konta to zostało udostępnione? Ale no z mojego. A ty się dziwisz później. Ale to ciebie to obchodzi, to ja wrzucam na swój. Sama, ale to jest bo się boisz, bo nie masz nic tutaj przy tym ogródku. Ale część, komu? Ale komu? Część obrodzenia jest właśnie z debilami dzisiaj. Tym wioskowie, a nie. Pani sołtys dąży do tego, żeby ten obrad dla siebie. Pisze. Po co jesteś w komisji fundacyjnej, kiedy... Ale Robert, tam nie ma twojego nazwiska, więc mówię. Proszę bardzo, ja sobie policzę. Pani sołtys, jeśli mógłbym teraz jeszcze raz zapytać, przejść do nas następnego tematu. Nie znam wszystkiego, co pani wypowiedziała. Obecności mojej. Powiedziała pani, że ja skłóciłem mieszkańców z panią. Ja bym chciał zwrócić się tutaj do państwa, żeby może ktoś z państwa powiedział, w jaki sposób ja tutaj skłóciłem państwa z panią sołtys. Bardzo bym prosił chociaż jedną osobę, żeby ktoś się na ten temat wypowiedział. Ale no padło takie, jak się mówi, nie wiem, takie, taka... W jaki sposób ja, pani sołtys, w jaki sposób ja skłóciłem mieszkańców z panią? Proszę powiedzieć, dać jeden przykład. Ja się naprawdę muszę bronić teraz pani sołtys przed mieszkańcami, dlatego że ja naprawdę jestem tutaj Bogu ducha winien. Wymyślam, że robię tu samą dobrą robotę. Ogromnie się cieszę, jak pani sołtys dba tu o teren koło mnie. Bardzo się cieszę, pani sołtys. I tutaj mogę śmiało dziękować pani. Bardzo ładnie to pani robi. Ale to mi się bardzo nie podoba. I proszę mi dać jeden przykład, kogo, z kim i w jaki sposób ja skłóciłem mieszkańców z panią. Czy... Proszę państwa, nie wiem, może naprawdę potrzebujecie kierownika, jak to się mówi, w postaci Stanisława Mokańskiego, żeby po prostu pomagał, żebym ja wam pomagał z panią sołtys walczyć. Jeszcze tak, to bardzo proszę. Bardzo dobrze. Może potrzebujecie, proszę państwa, ale tu są w Nowej Wsi naprawdę tak mądrzy ludzie, tak naprawdę są, jak to się mówi, no, wiedząc co robią i tutaj nie potrzebują ze mnie żadnego tutaj... pomocy, ja niczego. Ja powiem, panie Mokański, powiem tak.
Pani Sołtys dowiedziała się, że utrzymujemy kontakt z pana, panem i pana rodziną. Od razu podpadliśmy, na przesłuchanie trafiliśmy. Czemu z nimi rozmawiacie? Z nimi nie rozmawiamy. Są sankcje nałożone przez Radę Sołecką. I o czym rozmawialiście? Ja bym jeszcze poprosił panią Sołtys. Ja przepraszam, pani Sołtys nie odpowiedziała na moje pytanie. Nie odpowiedziała. Z kim ja panią skłóciłem? Jacy ludzie są? Z mieszkańcami. To jest bardzo ogólna odpowiedź, która mi po prostu nic nie mówi, a pani wręcz ubliża. Było od razu, jak ja tylko zaczęłam walczyć na temat ścieków, zaraz tak, państwo polędry odeszli na bok. Ojciec mnie odejmie, dobra? Mało ci pomagałam dzieciakami? Przez tyle lat. No. To jest może takie podziękowanie, tak? Także dziękujemy. Bardzo proszę dalej, pani Sołtys. Dawno było, jak powiedziałam. Dawno. Do ciebie i do Stasia. Pani Sołtys sama skoczyła tą wioskę. Sama pani zaczęła. Dobrze. Bo na początku, jak pani Baron żyła, było inaczej. A pani Sołtys, ja bardzo panią proszę, żeby pani tu przy ludziach mogła się wypowiedzieć, bo pani jest prosto mówić, jak mnie nie ma. Pani jest bardzo prosto mówić. Bardzo mi jest przykro z tego tytułu, dlatego że niechby ktoś z mieszkańców powiedział o mnie jakiekolwiek jedne słowo, że komukolwiek ja tu zrobiłem chociaż jeden raz pod górę. Bardzo proszę pani Sołtys, jest mi ogromnie przykro, bardzo przykro mi jest, że panią jest na to stać. Dlaczego? Jakie ja pismo kiedy napisałam do sanepidu? A ja nie wiem na ten temat. Co mi powiedziała, co Olszewska powiedziała, Teresa? Co ja przyszłam do ciebie i powiedziałam? Tak, napisałam. Tak, napisała pani. Napisałam. Tak, bo ja nie będę, nie miałam zamiaru odpowiadać. Odwal, dobra? Chwileczkę, nie powiedziałaś. Jakie pismo ja pisałam? Nie. Sama piszesz, a później się ludzi czepia. Ty powiedziałaś, że Stasiek. Odwal się i poszła ty z tej wsi. Ty powiedziałaś, że Stasiek powiedział, że ja napisałam pismo. Poszłam od ciebie do Staszka? Pani Sołtys, proszę tutaj mówić tylko, przy mówię, podawać same argumenty, a nie puste słowa. Same argumenty, pani Sołtys. Skończyć plotki. Same argumenty. Powiedziałam już. Ale co pani powiedziała? Powiedziałam, pani tylko odczerniła wśród ludzi, a w tej chwili, jak jestem, pani nie ma nic do powiedzenia na swoje usprawiedliwienie. Ogromnie mi jest przykro, że, proszę państwa, władza wsi. Jaką rolę powinien pełnić Sołtys, pani Sołtys? Wie pani czy nie? Wiem. Jaką rolę powinien pełnić Sołtys? Pani Sołtys, jaką rolę? Ja nie muszę odpowiadać. Rola Sołtysa jaka jest? Ja nie muszę panu odpowiadać. Jednoczyć, jeszcze raz jednoczyć. Nie wolno jeszcze poróżnić ludzi. Pomówił pan tutaj ludzi i pomówił pan już i pokłócił pani w Bzowcu. Pani Sołtys, dla kogo pani paczki nosiła? Pani powie. Pani Sołtys, to nawet różni i dzieli tych najmniejszych i najmłodszych. Jeszcze nazwisko nie znam, ale dla pani powiem. Robert mieszka w tym... Jeszcze jedno pytanie, czy jest może pan sekretarz? Panie sekretarzu, jeśli mógłbym pana prosić. Po prawej stronie, ale nie jest to do siebie. Mediator. Panie Sołtys, ja mówię, nie znam szczegółowo pani z pani wypowiedzi. Już kończymy tą... Nie. Panie sekretarzu, jeszcze najważniejsza rzecz, którą bym chciał, jak się mówi, zwrócić się do pana. Bo pani Sołtys przedtem powiedziała, że potrzebny jest mediator. Ja powiedziałam, że jest niepotrzebny mediator. No to w tym czasie ja się do pana sekretarza zwracam z wielką prośbą o powołanie takiego mediatora. Nie wiem, jak to zrobić, gdzie, kiedy, żeby po prostu może usiąść z panią Sołtys. Chętnie wezmę w tym udział ja. Może mieszkańcy będą chcieli wziąć udział. Ja bym przedstawił wszelkie swoje dokumenty, ile razy pani Sołtys na mnie na temat tych ścieków pisała pisma. Wiele razy ja byłem wzywany do nadzoru budowlanego, do urzędu gminy.
Ja otrzymując, proszę Państwa, pismo, że moje ścieki wpuszczane są do stawu, ja pismo czytając, od razu wsiadałem w auto, jadąc do urzędu gminny i zwracałem się do pani burmistrz o przeprowadzenie w tym dniu, w danej godzinie kontroli. I takie kontrole były prowadzone, tak? I co udowodniono wtedy? I pani? Co? Do pani burmistrz powiedział, dlaczego ja tutaj jestem. Pani burmistrz odpowiedziała, że taka sama sprawa, moja jak i pana. Pani burmistrz to powiedzieć. Pytam, co udowodniono. Ja ale proszę, ja skończę. Otworzyłem drzwi szeroko, były wodociągi, w każdy odpływ wpuszczali biały proszek. I gdzie wypłynął proszek? Proszę Państwa, może będziecie kontynuować po zakończeniu. W tej chwili komisja przygotowała karty. Proszę na chwilę przerwać. Na czas głosowania. Proszę Państwa, ja teraz wyjaśnię jeszcze zasady głosowania. Tutaj dziewczyny. Na karcie są wymienione 6 nazwisk. Głos ważny to jest zaznaczenie 1, 2, 3, 4 lub 5 nazwisk. Nie można zaznaczyć 6. Ktoś to zaznaczy 6, to głos będzie nieważny. A ja mówię na jeden. Być jeden. Ile? Maksymalnie 5. 5 ma zostać. Maksymalnie 5. Jak zostawić 3, to jest dobrze. Każda ilość może byleby nie zaznaczyć wszystkich, bo wtedy będzie po prostu głos nieważny. Nie podpowiadaj, dlaczego podpowiadasz. A ja wiedzę, że podpowiadasz. On ma swój rozum. On ma swój rozum. A podpowiadasz, słyszałam. Wszyscy Państwo mają kartki do głosowania? Dalej, wszystko na kamerze jest, pismo jest. Burmistrz wie. Jeszcze patrzysz, jeszcze ja patrzę. Prawnik jest, wszyscy są. A tu jeszcze manipulacje. Długopis. Daj mi długopis. Długopis. Kartkę daj tam. A czemu ja nie miałam kartki? Ja też nie mam kartki. A ja nie miałam kartki. Asiu, podaj kartkę. Asiu, tu nie ma. Mnie i pani sołtys. Czystą. Tak, czystą. Dziękuję. Ktoś jeszcze tak? Nie, skreślamy tego, co nie trzeba, tak? Skreślamy tego, co niepotrzebne. No 5 ma zostać, może 2 zostać. Jednego przynajmniej trzeba skreślić. Nie skreślać, tylko zaznaczyć krzyż. Zaznaczyć krzyż. Nie ma skreślania, to nie tak. Krzyż. Tak. Proszę Państwa, widzicie, pani mówiłam, że patrzą na Facebooku. Jeszcze kartki są Państwo tak, wydali. Tak, a specjalnie zostawiłam krety. Co? Nie wiem, bo to są tutaj no, nazwiska podane, nie? W tej rozmowie. I na te osoby, nie? Jakby zobaczyły to, co nie było tu napisane, to jest tragedia. Nie możesz podać nazwisk. Także nie mogę podać nazwisk. Nie chcę po prostu prowokować i chłopaka. Życzymy wszystkie karty obrane. Nie pani, wkopywać, nie? No bo tam są rzeczy takie napisane, że się w głowie. Jest porno i duszno. Więc, proszę Państwa, więc w tej chwili można dyskutować dalej, komisja pracuje. Ja bym tylko zakończyć ten temat, bo to już po prostu będzie nieskończony, bo pani sołtys nie ma żadnych argumentów na żadne pytanie, które odpowiedziała, a nic nie odpowiedziała. Tylko bym jeszcze chciał powiedzieć, prosić pana sekretarza, tu pani sołtys wspominała o mediatorze, żeby po prostu był taki mediator. Ja bym prosił o powołanie takiego mediatora. A to może ktoś tutaj z nas się zgłosi do mediatora? Bardzo proszę, tutaj ja się zwracam z tym do pana sekretarza, żeby to pan sekretarz podjął taką decyzję. Odnotowaliśmy to w naszym protokole. I po prostu, kto będzie mediatorem, nie wiem, ja chętnie w tym będę uczestniczył. I pani sołtys, jeszcze raz bym bardzo prosił, żeby pani wskazała chociaż jednego człowieka z Nowej Wsi Małej, z
nikim, kogokolwiek ja skłóciłem. Czy jest jakaś osoba taka, że ja dałem radę... Na czym polega to całe skłócenie? Proszę. Ja jestem młody, niewiele pamiętam, ale chciałem, żeby teraz starsi ludzie powiedzieli mi, młodym, a także tym, którzy wcześniej nie mieszkali, a teraz mieszkają we wsi, kto wybudował sklep, kto sklep sprzedał i jak to się stało, że pan tutaj jest wśród nas, jak to się wszystko stało? Całą genezę tego, kto wybudował sklep, kto sklep sprzedał. Wiemy, kto sklep kupił. Gest! Sklep wybudował. Nie gest, tylko trochę wybudowali rolnicy. Rolnicy, czyli społeczność. Proszę, pan Grabowski teraz wstał i powiedział wszystkim, kto budowali rolnicy, wszyscy wozili żwirce, a nadzór miał gest. Ale pani Grabowski, po pierwsze, kto remontował tą świetlicę? Jak ta świetlica wcześniej wyglądała? Ale chodzi teraz o przypomina, przypomina pan, co to jest. Kto remontował? To firma Lodarek Sadowski. Komuny! Nie chcę, ale musiał! Ale nie! Chwileczkę! Kto remontował? Kto remontował tę świetlicę? Kto pierwszy zawsze? Dla pana świętej pamięci Nefa! Kto remontował? Sadowski Darek remontował! Sufit! Wyremontował, tak została świetlica przez nas! Nieprawda! Tutaj jest więcej młodzieży, która może powiedzieć, że była przez nas wyremontowana. Pani Łopczyk sama postawiła kominek, a w chwili obecnej zabrania tutaj świetlicę organizować, bo kominka nie może być, bo to kominarz nie odbierze. A jak pani Wioleta pali w piecu, to piecem CO2 może być dym wypuszczany, tak? Gdzie jest pan sekretarz? Tak było ostatnio. Panie sekretarzu, proszę powiedzieć na temat tej świetlicy, co my mamy. Jaki jest problem tej świetlicy? Jaki? A kto blokuje cały czas wodę? Kto blokuje cały czas wodę? Pan się nawet nie chce wypowiedzieć, kto blokuje wodę? Jaką wodę ja blokuję? Bo pani blokuje. Są ludzie na górze, którzy mieszkają, którzy powinni mieć tą wodę, a nikt tego nie wie. Jest przewodniczący, pan był ostatni na zebraniu. Pan był ostatni na zebraniu. To pani Łopczyk powiedziała. Proszę wypowiedzieć. Pani Łańko, proszę się wypowiedzieć. Co pani powiedziała? Co pan burmistrz powiedział? Łazienka może być postawiona? Może być. Kto blokuje wodę? Grzegorz Czarny. No ja tutaj nie będę... Proszę się wypowiedzieć, proszę wodę... się wypowiedzieć. Był pan ostatnio... Byłem. Wodę można doprowadzić, ja tutaj nie widzę żadnego problemu. No właśnie, a kto blokuje? Kanaliza jest, tak? Kanalizacja jest. Dlaczego tutaj w kominku nie może być spalone? Dlaczego ten wioska miała ten ferie i nie mogła być świetlica dla dzieci otworzona? Dlatego, bo pani że nie ma wody i nie ma ubikacji dla dzieci. Nie, bo pani Sosu powiedziała, że kominek jest źle podłożony. A kto ten kominek sprowadził? Kominek jest pani sprowadziła. Pani sprowadziła ten kominek. Jak pani Wioleta CO2 ma podłączony do komina, to nic. Pani Łańko, poproszę przetoczyć słowa. Poproszę przetoczyć słowa, pani Łańko. No. Pan jest, poproszę przetoczyć słowa. Co pani Łańko powiedziała? Ale słuchaj, to taka sprawa. Ja byłem na zebraniu, było tak jak powiedziane, że... Pani Grabowski! Ale dobrze, chwileczkę, ja teraz mówię. Ja teraz mówię. I pani Łańko, przewodniczący... Ale ile mówisz? Ja teraz mówię. Proszę państwa! Proszę państwa! Jest taka sprawa. Proszę o spokój, spokojnie, bez języka nienawiści. Pan Grabowski, proszę mówić, no, spokojnie. Było powiedziane tak, że wodę można doprowadzić, ale tu rury popękają, bo świetlica nie ogrzewana. Tak było. Ale można dostawić, proszę państwa, jesteście starsi. Można dostawić kawałek budynku. Można. Pan Łańko mówił o tym? Dlaczego do tej pory się nie dlaczego ta świetlica nie funkcjonuje dla ludzi? Pani Sołtys sama te ciężarki tutaj ściągnęła, a mówi, że siłownia nie jest nielegalna. Ludzie! Dziecko na pewno jest nielegalny, bo ja bym nie chciał tu swojego dziecka zostawić, żeby się oparzyło albo ten... Ale jeżeli tak się stanie... Ale to ten piecek sama pani Łoczyk ściągnęła tutaj. Ale teraz już nie możesz, bo trzeba trochę rozsądku do tego wszystkiego. Że co można, to można, ale... Pani Łańko był tutaj na zebraniu, z tego to wie moje kolanie. Że te wody doprowadzą do wody. Bo wy, gospodarze, jesteście do tej pory tak w formie.
to ktoś wam powie, nie posłuchacie ich głosu. Nie powiecie, że oni mają szansę racji. Tylko słuchacie tych ludzi, którzy dłużej mieszkają w tej wiosce. Tak jest. Nie słuchacie młodzieży. Nie słuchacie młodzieży. Ale tak on czy nam od młodzieży logicznie trzeba to wszystko. Doprowadzimy wodę, nie będzie palony. Ludzie, ile rozmawiali? Po co wam to potrzebne? Zróbcie coś dla młodzieży, a nie, to co ja mam robić? Ja mam robić, a co wy robicie? Nie pan! Nikt nie chodzi na zebranie, nie przychodzi. Nikt nie przychodzi na zebranie. Nie, ja mam za własne pieniądze dostarczyć. Nie pan! Od tego są fundusze, to można było jakieś inne problemy. Dlatego świecić tak było pewnie, dlatego nikt nie tego nie chciał. A bo pan jest starszy, dla pani jest niepotrzebny, ale to jest młodzież, która mogłaby to zrobić. To jest właśnie odpowiedź. Może ja też powiem. Była tutaj, zawołałam, żeby nie było problemu. Był pan Łańko. Była pani przewodnicząca oświaty. Był pan Łańko, pani Łańko, niech przytoczy pani słowa. Niech pani Łańko się wypowie. Bo pani Łańko, ale to i do powiedzenia daj coś. Obecny, nie chce się odezwać. To siedzi przy nie, zaraz powiem, tylko no, jak wszyscy krzyczą, ja nie mogę nic powiedzieć. Jeszcze raz mówię, co pani Łowczyk powiedziała? Nie ma łazienki, koniec świetlicy. Nie ma tego, nie ma pieca, koniec świetlicy. I pani nie udostępni tego pieca, pani powiedziała, nie ma wody i nie ma ubikacji dla dzieci. Ale dlaczego pani do tej pory nie dąży do tego, żeby do tego to dostawić? Tak? Chłopie, zastanów się, co ty mówisz, od kiedy walczymy o nową świetlicę? Za jaką kartę? No, ale od samego początku mamy po to działkę, żeby wybudować nową, no tak czy nie? Tym bardziej, że tutaj jakakolwiek dobudówka do tego budynku, to po prostu musi być przy współpracy dwóch osób, gminy i nas, współwłaścicieli. Ja muszę na to wyrazić. Ale Sławek, ja nie mogę wyrazić zgody, ponieważ taka świetlica nie będzie działała na standardach unijnych. Pani Łowczyk, każdy oddzielnie wybudowano, a nie w budynku, gdzie mieszkają lokatorzy, no proste. Krótka piłka. Nie trzeba było latać za donosami, tylko zbierać podpisy na nową świetlicę. Nie przeszkadzał kominek. Nie przeszkadzał kominek, że kominek... Pani Wando, ja rozumiem wszystko. Pani, tak, dokładnie dzieci, ale pani Wando, teraz jeżeli jest świetlica ogólna, ale jeżeli jest świetlica Wanda, od samego początku jest walka o świetlicę. O nową świetlicę. To ma być budynek wolno stojący, a nie budynek z ludzi. Żeby robić tak, jak pan Kowalski powiedział, jakieś 18 czy jakieś imprezy. Człowieki! Słuchaj, chciałam załatwić dzieciom dojazd do CKB. Pisałam pismo. Ty się nie zgodziły, mamuszki. Że pani sołtys potrzebuje głosu, żeby pani sołtys do wszystkich przychodzi. Ale bus by dojeżdżał, by woził dzieci. Ja bym się zajęła napisane pismo. Bo tutaj matka przyszłaby z dzieckiem i wyszło siedziała, która nie na co nie zagrożyli dzieci z pizza. Pani Wasiu, ja mogę coś powiedzieć pani? Do tej pory było tak, że jak były nawet wcześniej, dzieci przychodziły, tak? Przecież coś, no i korzystały z toalety u mnie, ale pani Wando, kochana, ja potem się nie mogę już udostępniać swojej toalety prywatnej. Po takim czymś. Ale za takie podziękowanie, no niestety. Dlatego teraz nie ma wody do toalety i dzieci nie mogą wyjść teraz zrobić siku na spodzie. Jak pracowali na dachu, to i zabrali, i zabrali. Tak, i to by był tylko tutaj zasrany, zaszczany, zażygany. Nie ma co mówić. Była tutaj przewodnicząca oświaty, widziała. Przewodnicząca oświaty wydała opinię. Tam było? Jest przewodniczący, który był i była przewodnicząca oświaty. Przewodnicząca oświaty wydała opinię.
Nie ja! Pani Grabosi, nie będzie mi odpowiadać. Pani Grabosi, nic nie wie, tylko i przepraszam. Ja będę jeździł boisko, kościół, nie wiem. Nic nie było. Było od razu wtedy na tym zebraniu powiedziane, że na pewno nie będzie to czynne. Powiem pani szczerze, że tak jak na przykład była pani na zebraniu, nie? Z panem Kowalskim. No i na przykład tak jak pan Kowalski mówił, na przykład, że no, jeżeli będzie świetlica, tak, świetlica też musi zajadać przeszedł. Ja jako współwłaściciel nie wyrażam zgody na... No ale już ja nie daję. Już wiecie, że za prywatnie, że ja po żywotinach nie weź krzyknij ty jako przewodniczący, ja ci pozwalam, daję ci czas. Udzielam ci głosu. Tutaj jak zamieszkałaś, była świetlica. Proszę, proszę państwa, no taka dyskusja to nie ma najmniejszego sensu. Proszę panią. Dyskusja to musi polegać, jeden zadaje pytanie, drugi odpowiada, bo tutaj zrobił się taki rejwach, nikt nie rozumie, o co tutaj chodzi. Ja tak go podsumowując powiem jedną rzecz. Pierwszą rzeczą, którą tu trzeba zrobić, żeby ta świetlica była uruchomiona, trzeba zorganizować, doprowadzić wodę, jakąś ubikację i wtedy spokojnie tutaj funkcjonować, bo jak się będziecie wszyscy kłócić i wszyscy nawzajem oskarżać, to nic z tego nie będzie. Jest fundusz sołecki. Można spokojnie tutaj, czy tu gdzie ta siłownia, zrobić jakieś niewielkie, ładne, zgrabne pomieszczenie na łazienkę, doprowadzić wodę, jakiś może zmienić piec, może ładniejszy kominek, lepszy i tu dzieci mogą przychodzić. Dla mnie to mogą tu przychodzić, jeżeli te warunki będą spełnione. A tak jak będzie tylko kłótnia, to nic z tego nie będzie. A przecież Nowa Wieś ma chyba z 20 tysięcy funduszu sołeckiego rocznie, tak? Pani Sołtys? No to około 20, no można... Z tym, że w tym roku powiedzieliśmy sobie na poprzednim zebraniu, że o ile dojdzie do dokumentacji i do ochotnik, sprawa chodnika ruszy, to oddajemy nasz fundusz, zostawiamy tylko parę złotych i oddajemy... Na to są pieniądze z zarządu drogowego. Tak jest, to tutaj normalnie przebukować te pieniądze, zapisać je na łazienkę i zrobić to, czy przy pomocy Zakładu Gospodarki Komunalnej, czy przy pomocy Zakładu Usług Wodnych i to trzeba zrobić jak najszybciej i niech dzieci tu przychodzą. Od tego jest świetlica, żeby funkcjonowała, nie że stoi puste. Jeszcze mogę? No i... Na poprzednim zebraniu mówiliśmy jednak, że to ciepło ma być takie ciągłe, że nie możemy patrzeć, ile tam tego mrozu będzie, czy to rozsadzi nam, czy nie. To musi być ciągłe ogrzewanie, nie może być tam. I ten piecyk nie może być też taki, żeby ewentualnie się dzieci nie poparzyły, bo dziś to za, dziś jest dobrze, jak jest dobrze, ale jutro to pani sołtys będzie odpowiadał. Czy to będzie ta pani sołtys, czy kto inny, zaraz będzie odpowiadał. Tak. Bo to tak jest. W ogóle czy opiekun będzie? Są wioski, gdzie stoją takie kominki, a w łazience jest malutki grzejniczek elektryczny, który jest włączany na okres zimowy, żeby woda nie zamarzła. Wszystkie problemy są do rozwiązania, tylko problemy rozwiązuje się nie przez kłótnie. Ja nie mówię, że pan się kłóci, tylko spokojnie muszą się mieszkańcy zebrać razem do kupy, ustalić plan działania, bo to przecież wspaniałe zebranie, 91 osób, a każdy na każdego krzyczy, kłóci się. To jest nieprawdopodobna rzecz. Język agresji, język nienawiści to jest coś, czego nie powinno być wśród mieszkańców wsi, jakiejkolwiek. Zrobić normalnie, czy ktoś przychodził na zebrania, czy nie przychodził, też nie ma większego znaczenia. Jest fundusz sołecki, można zamówić ekipę, projekt zrobić, czy przetarg. No to ja tu nie widzę problemu, no jest miejsce, jest gdzie łazienkę zrobić. Nawet tą siłownię przenieść tutaj, tu można ćwiczyć, przychodzą dzieci, starsza młodzież wieczorem, dzieci w ciągu dnia, siłownię odstawić, parawanik do piecyka. Wszystko są szklane, ładne parawany, nikt się nie poparzy. Tylko nie kłócić się, rozmawiać. Tu wystarczy barierkę postawić. No mówię o tym parawaniku, tak, barierki, będzie barierka. Ale ona musi być. I naprawdę apeluję do państwa, nie kłóćcie się, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. A język nienawiści, agresji nie powinien nigdy gościć w miejscowości Nowa Wieś Mała, tak prężnie rozwijającej. Amen. Panie sekretarzu. Ale panie Łańko, byłeś jeszcze raz. Byłem, no tak. Byłeś na tym tutaj stole, gdzie wszyscy dużo siedzieli. Wszystko się zgadza.
zabawę robili. Cały czas apeluję, nie kłóćmy się. Kto to zrobił? Bo pani Łowczyk przypisuje to sobie. Nie, zaczęło się od pana Kazika. Nefa. Święty nie, no pamięci. Tak, ja znałem bardzo dobrze pana sołtysa Kazimierza Nefa, zacny człowiek, wiem. Ale już, no już jest teraz nowy sołtys i trzeba z nowym sołtysem współpracować. Proszę państwa, może w tym momencie już komisja... Byłem. Przepraszam, komisja skrutacyjna policzyła wszystkie głosy i panią przewodniczącą proszę o odczytanie. Na zebraniu mieszkańców Nowej Wsi obecnych było 98 mieszkańców, głosowało 54 mieszkańców, ważnych głosów oddano 53, jeden głos był nieważny. Kandydaci na członków Rady Sołeckiej Nowej Wsi otrzymali następującej ilości głosów. Grzegorz Krasnoj 32, Andrzej Grabowski 32, Przemysław Skupień 32, Sławomir Neff 20, Zbigniew Macur 26 i Robert Macuk 35. Komisja skrutacyjna stwierdza, że do Rady Sołeckiej zostali wybrani Grzegorz Czasnoć, Andrzej Grabowski, Przemysław Skupień, Zbigniew Macur i Robert Macuk. No i brawo. Przegłosować. Już, jeszcze tylko chwileczkę przegłosujemy uchwałę. Wypełniona. Paznokcie z dyskusji. Myślałam, że jest właśnie w nie, no gdzie w to nie będzie tak. Uchwała numer 3 na 2019 Zebrania Wiejskiego w Nowej Wsi Małej z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie wyboru Rady Sołeckiej. Na podstawie paragrafu 27, 30, 31 Statutu Sołectwa Nowa Wieś Mała Zebranie Wiejskie w Nowej Wsi Małej stwierdza, co następuje. Paragraf pierwszy. W wyniku głosowania tajnego do Rady Sołeckiej w Nowej Wsi Małej zostali wybrani Grzegorz Czasnoć, Andrzej Grabowski, Przemysław Skupień, Zbigniew Macur, Robert Macur. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa jest za podjęciem takiej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Także zakończyliśmy już. Gratuluję wszystkim członkom Rady Sołeckiej. Zakończyliśmy wszelkie sprawy formalne. Jeżeli jeszcze państwo mają ochotę rozmawiać, to proszę bardzo, jeśli nie, no to dziękuję. Zamkniemy dzisiejsze zebranie. Dziękuję.